Cześć, jestem Beata. Przeczytam bajkę buddyjską, autor nieznany, pod tytułem Orzeł Królewski. Pewien człowiek znalazł jajko orła. Zabrał je i włożył do gniazda kurzego w zagrodzie. Orzełek wyląkł się i wyrastał ze stadem kurcząt. Przez całe życie zachowywał się jak kury, myśląc, że jest podwórkowym kogutem. Drapał w ziemi, szukając robaków, piał i gdakał. Potrafił nawet trzepotać skrzydłami i fruwać kilka metrów w powietrzu, bo przecież tak właśnie fruwają koguty. Minęły lata i pewnego dnia zauważył wysoko nad sobą na czystym niebie wspaniałego ptaka. Płynął elegancko i majestatycznie wśród prądów powietrza, ledwo poruszając złocistymi skrzydłami. Orzeł patrzył w górę oszołomiony. Co to jest? Zapytał kurę stojącą obok. To jest orzeł, król ptaków, odrzekła kura, ale nie myśl o tym. Ty i ja jesteśmy inni niż on. Tak więc orzeł więcej już o tym nie myślał i umarł, wierząc, że jest kogutem w zagrodzie. Dziękuję.